Witajcie. Wiele osób cierpi z powodu depresji, ale także z powodu lęków lub z powodu innych chorób, tak zwanych psychosomatycznych, które są związane zarówno z lękami, jak również z depresją. I najczęściej po wizycie u psychiatry dostają tak zwane leki z grupy SSRI. To są inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, a czasami serotoniny lub adrenaliny. W zasadzie 90% psychiatrów wypisuje na depresję lub z powodu lęków właśnie leki z tej grupy. A tak naprawdę są to leki, które powinniśmy brać w zupełnej ostateczności. Najlepiej w ogóle ich nie przyjmować. Skutki uboczne stosowania tych leków są jeszcze większe. Jest jeszcze więcej tych skutków ubocznych niż z powodu stosowania na przykład statyn w kardiologii. Trzeba zwrócić uwagę, że leki właśnie z grupy SSRI prowadzą z jednej strony rzeczywiście do zwiększonego wychwytu serotoniny, do zwiększonego stężenia serotoniny w przestrzeni międzysynaptycznej, ale z drugiej strony po pewnym czasie, bo te leki stosuje się głównie bardzo długo, czasami nawet przez kilka lat, a czasami są i takie osoby, które stosują je na stałe, dochodzi do zachowania pewnej homeostazy przez organizm, pewnego przyzwyczajenia, które w tym przypadku objawia się tak zwanym sprzężeniem zwrotnym. To znaczy organizm przestaje wytwarzać endogenną serotoninę, to znaczy wytwarza ją, ale w dużo mniejszej ilości. Po drugie, zmniejsza się liczba receptorów w neuronach postsynaptycznych. Ma to taki skutek, że osoby, które odkładają później te leki po leczeniu przeciwdepresyjnym, mają jeszcze mniejsze stężenie serotoniny i czasami jeszcze większą depresję niż sprzed leczenia. U wielu osób ta depresja później wraca. Ja teraz chciałbym tutaj zwrócić uwagę na pewne ważne kwestie. W przypadku lęków lub depresji czy stresu najczęściej zaleca się magnez. Pamiętajmy, że takie zapotrzebowanie na jony magnezu wynosi około 300, co najmniej 300 mg na dobę. Jeżeli kupujemy jakiś lek lub suplement zawierający magnez, to należy zwrócić uwagę, żeby było to przeliczone na jony magnezu. Może być na przykład napisane, że zawiera 300 albo 500 mg mleczanu, cytrynianu lub chlorku magnezu, ale w przeliczeniu na przykład na jony magnezu zawiera 50 lub 100 mg jonów magnezu. Pamiętajmy, że to zapotrzebowanie wynoszące około 300 mg na dobę dotyczy jonów magnezu, a nie całego związku magnezu, który jest nam sprzedawany. W przypadku magnezu, już mówiłem to w jednym z filmów, najlepiej wybierać bądź to formy nieorganiczne, takie jak chlorki magnezu, bądź to chelaty, albo formy organiczne, takie jak cytryniany i mleczany. I najlepiej, gdy stosujemy większą dawkę magnezu, nawet dotyczy to także postaci organicznych, należy przyjmować je w dawkach podzielonych, ponieważ przyjęcie je w dawce jednorazowej może skutkować biegunką i bólami brzucha. Zupełnie do suplementacji magnezem nie nadaje się siarczan magnezu, który działa bardzo przeczyszczająco i nawet w tym celu jest stosowany u pacjentów, którzy przygotowują się do kolonoskopii. Magnez może działać uspokajająco, ponieważ wpływa bezpośrednio na układ NMDA, i który jest zależny z jednej strony od tak zwanych aminokwasów pobudzających, kwasu asparaginowego i kwasu glutaminowego. Zmniejszając polaryzację może działać uspokajająco. Ale tak naprawdę wiele osób skarży się na kołatania serca. Kołatania serca związane ze stresem. Są to najczęściej łagodne skurcze, dodatkowe skurcze nadkomorowe, w zupełności nie zagrażające życiu, ale czasami tych skurczów jest bardzo dużo. Czasami może ich być nawet kilkaset, kilka tysięcy, a czasami kilkadziesiąt tysięcy na dobę. Biorą te osoby magnez, im nie pomaga i później najczęściej od kardiologa otrzymują beta-blokery. Moi drodzy, na lęki, depresję należy spróbować w pierwszej kolejności i na te kołatania serca większe ilości witaminy B.
głównie witamina B1, B6 i B12 wywierają działanie przeciwdepresyjne i przeciwlękowe. Nie mówię tu o takich dawkach, które stanowią zapotrzebowanie dobowe, czyli między innymi około 2-3 mg na dobę. Mówię tutaj o dawkach, które są wielokrotnie większe, dotyczące witaminy B6 w dawce około 50 czy 100 mg na dobę, witaminy B12 w dawce około 500 mg na dobę i pozostałe witaminy z grupy B, czyli B1 i B2 w dawce co najmniej 5 do 10 mg na dobę, a zwłaszcza dotyczy to także witaminy B3, czyli niacyny albo tak zwanej witaminy PP w dawkach co najmniej 30 lub więcej, nawet 100 mg na dobę. Takie duże dawki witaminy B, B kompleks, działają przeciwlękowo i przeciwdepresyjnie i często są dużo bardziej skuteczne w kołataniach serca, w lękach i depresji niż magnez. Natomiast druga moja uwaga jest taka, że przeciwdepresyjne działanie wywiera również promieniowanie widzialne. Nie promieniowanie ultrafioletowe i niezwiązana z tym produkcja witaminy D3, która według mnie działa bardzo słabo przeciwdepresyjnie, ale promieniowanie widzialne. Na depresję sezonową chorują ludzie dlatego, że nie ma słońca, światła widzialnego, a nie dlatego, że mają niedobory witaminy D3. Dlatego w leczeniu depresji sezonowej stosuje się na przykład lampy ze światłem widzialnym o promieniowaniu 2000 do 4000 luksów. Ale, moi drodzy, pamiętajmy jeszcze o jednym. Przeciwlękowo działa także olejek melisowy, który możemy stosować na dobę w ilości około 10 kropli. Możemy stosować to w dawce podzielonej, na przykład 3 razy dziennie po 3 krople, albo jednorazowo przed snem 10 kropli. Pod warunkiem, że jest to czysty, eteryczny olejek melisowy, może być on stosowany doustnie. Zresztą doustnie można stosować różne olejki eteryczne, takie jak na przykład goździkowy, cynamonowy, cytrynowy, melisowy, miętowy. One wszystkie mogą być stosowane doustnie pod warunkiem, że mamy gwarancję, że nie są to substancje zapachowe, tylko czyste olejki eteryczne i zwykle stosuje się je w dawce kilka do kilkunastu, czyli 5 do 15 kropli na dobę. Dobrze, a takie leki jak na przykład czy suplementy zawierające L-teaninę, czy na przykład L-tryptofan lub fenyloalaninę, one w zasadzie działają stosunkowo słabo. Bo rzeczywiście znajdziecie w źródłach, że z tych aminokwasów produkowana jest serotonina i dopamina, ale pamiętajmy, że są to aminokwasy wchodzące także w skład białek strukturalnych. Jeżeli przyjmujemy doustnie na przykład L-tryptofan, to wcale nie oznacza to, że organizm sobie cały ten L-tryptofan wykorzysta do syntezy serotoniny, ale może go użyć na przykład do budowy białek mięśniowych, do budowy na przykład białek o charakterze funkcjonalnym, takich jak hormony, enzymy, a tak naprawdę bardzo mała część z tych aminokwasów może być wykorzystywana na cele właśnie do produkcji neuroprzekaźników. Dlatego tutaj stosuje się zwykle większe dawki, na przykład 3-4 gramy na dobę, chociaż i tak uważam, że działanie tych czystych aminokwasów jest stosunkowo słabe. Dobrze, moi drodzy, podsumowując, należy spróbować przede wszystkim witamin z grupy B w większej dawce, magnezu, ale także olejków eterycznych, takich jak na przykład olejek melisowy. Dziurawiec działa uspokajająco tylko w nalewkach alkoholowych i w ekstraktach. Nie działa uspokajająco w postaci herbaty, ponieważ do roztworu wodnego nie przechodzi hyperycyna. Pamiętajmy, że stosując leki SSRI przepisane przez psychiatrę, nie należy ich łączyć z dziurawcem, ani z tak zwanymi inhibitorami monoaminooksydazy, ponieważ może to dla nas się skończyć tak zwanym zespołem serotoninowym. I pamiętajmy, żeby te leki używać w zupełnej ostateczności. To wszystko na ten temat. Pozdrawiam Was.